Pozostały nam trzy kolejki, tak jak żeś powiedział, meczy u siebie w Sercu Łodzi. Organizujemy przed każdym z tych spotkań strefę kibica, na której kibice nasi, łodzianie przede wszystkim będą mogli skorzystać dużo czasu wcześniej, przed przyjściem tutaj na sektory. W tej strefie organizujemy wielki ogródek z napojami zimnymi oraz dla takich małych dzieci jakieś zamki, zjeżdżalnie, mechaniczny byk, na który miał bardzo duże powodzenie na poprzednich spotkaniach. Dodatkowo firmy, które, że tak powiem, do nas się zgłosiły, też wystawiają jakieś swoje fustraki, czy będą reklamować po prostu swoje produkty. Jurand, jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci, atrakcje dla generalnie całych widzewskich rodzin, bo ten stadion zapełnia się bardzo często całymi rodzinami właściwie na każdym meczu. Szykujemy także Dzień Dziecka. Już pora uchylić rąbka tajemnicy. Duża impreza w ośrodku naszym treningowym na Małachowskiego 2 czerwca. Tak, dokładnie. Tutaj, że tak powiem, organizacja całego przedsięwzięcia z Dniem Dziecka spada w całości praktycznie na nas. Organizujemy to od wczesnych godzin rannych do wieczornych. Będzie naprawdę wiele atrakcji, będą różne konkurencje sportowe dla dzieci i dla dorosłych oczywiście. Będzie turniej całodniowy dla dzieciaków z Akademii. Także no, będzie się wiele działo. Myślę, że w ciągu najbliższych dni wyjawnimy, co tam będzie się działo dokładnie. Jurand, zapytam o jedną rzecz, o którą kibice bardzo często pytają, czyli widzewskość widzewskiego stadionu. Dla nas rzecz oczywista, jak się okazuje, dla niektórych urzędników nie do końca. Cały czas staramy się o to, by ten stadion nabrał takiego charakteru i z zewnątrz, i od wewnątrz. Tak, dokładnie. No tutaj rozmowy prowadzimy już od dłuższego czasu. Na szczęście teraz udało się wkopać fundamenty pod maszty, które zostaną umieszczone przy drodze przy Piłsudskiego, tutaj od strony trybuny D. Te fundamenty już są zalane. Myślę, że w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia już te maszty staną razem z flagami. Następnym tematem, który jest w projekcie i myślę, że w ciągu najbliższych też dni dostaniemy potwierdzenie o możliwość umieszczenia herbu na budynku klubowym od strony Piłsudskiego. Jak długo jeszcze musimy poczekać na kolejne takie widzewskie aranżacje na tym stadionie? No wiadomo, że my chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, tak? Ale tutaj wszystkie zgody architekta bezpieczeństwa musimy spełniać. Przedstawiamy swój projekt montażu. Niestety te projekty nieraz są, musimy je po prostu edytować. I no to się też rozwleka z czasem i wiadomo, że wszystkie zgody, ale no cały czas nad tym pracujemy i chcemy, żeby to się odbyło jak najszybciej.